Dzień dobry, nazywam się Arek Walczak, z wykształcenia jestem historykiem i kulturoznawcą, specjalność filmoznawstwo. Film stanowi naprawdę bardzo wartościowy środek dydaktyczny, tylko problem polega na tym, żeby wykorzystywać film mądrze. Czyli przede wszystkim, żebyśmy mieli świadomość celu, który nam towarzyszy, kiedy chcemy wykorzystać czy to film fabularny, czy film dokumentalny, czy chcemy pracować z fragmentem filmowym, ale rzeczywiście lekcje historii, lekcje wiedzy o społeczeństwie znakomicie nadają się do tego, by materiał filmowy wykorzystywać. Chodzi o to, żeby to nie było tylko urozmaicenie, to znaczy, żeby film nie był traktowany przez nauczyciela, ale również nie był traktowany przez uczniów jako jedynie wypełniacz czasu, jako środek zastępujący wykład nauczyciela, bo jeśli takie myślenie o wykorzystaniu filmu pojawi się w pracy nauczyciela, to uczniowie bardzo szybko ten film zaczną lekceważyć, uznając, że to jest taki moment lekcji, kiedy nie trzeba być skoncentrowanym, nie trzeba uważnie filmu oglądać, bo to jest rzeczywiście taki moment, kiedy można po prostu odpocząć. Dlatego ja jestem przeciwnikiem pokazywania długich filmów, filmów, które ogląda się przez kilka lekcji, tylko po to, żeby uczniowie je obejrzeli, natomiast potem z tej projekcji nic nie wynika. Na lekcjach historii film można wykorzystywać dwojako, czyli można go wykorzystywać jako ilustrację pewnych procesów historycznych, wydarzeń, problemów. I tu rzeczywiście przykładów jest bardzo dużo. Tak zwane kino historyczne znakomicie się do tego nadaje, ale tutaj też moja dobra rada dla Was, jeżeli chcecie wykorzystywać film tylko i wyłącznie jako źródło wiedzy o jakiejś epoce, odzwierciedlenie tego, jak dawniej wyglądało życie, to byłbym tutaj ostrożny, bo szkoda potencjału filmu tylko i wyłącznie na realizację tej funkcji, choć ona jest oczywiście też ważna i przydatna. Ponieważ każdy historyk, a także każdy uczeń, który obcuje z filmem na lekcjach historii, powinien pamiętać, że tak naprawdę filmy historyczne nie są po to, żeby nam opowiadać o historii, tylko one są po to, żeby nam opowiadać o współczesności. I one zdecydowanie więcej mówią o współczesności niż o przeszłości. Takie ważne pojęcie, które warto wprowadzić w rozmowach z uczniami, a mianowicie to jest pojęcie kostiumu historycznego. Twórcy filmów historycznych wykorzystują realia danej epoki, stroje, scenografię, tak naprawdę do tego, żeby opowiedzieć nam o czymś współczesnym. Tu dobrym przykładem jest film Sofii Coppoli, Maria Antonina, który z pozoru jest biografią królowej Francji. Jest tak naprawdę opowieścią w ogóle o dojrzewaniu, o dylematach młodej, dojrzewającej kobiety i przez to ta historia staje się historią uniwersalną, ważną, ponadczasową. Warto sięgać po filmy, które pozornie historycznymi nie są. Kino współczesne jest także bardzo ciekawym świadkiem czasów nam współczesnych. W związku z tym, jeśli mówimy o lekcjach wiedzy o społeczeństwie, to ten film też warto wykorzystywać. Naprawdę nawet komedia romantyczna, która wydaje nam się mocno głupawa, ona może być przyczynkiem do bardzo poważnej, rzeczowej rozmowy z uczniami o bardzo poważnych sprawach, przemianach społecznych, kulturowych, obyczajowych. Pracując w szkole jesteśmy w tej uprzywilejowanej pozycji, że prawo autorskie jest dla nas dosyć łaskawe. To znaczy przepisy wyraźnie stanowią o tym, że jeśli nasze działania, nasza praca z filmem służy celom edukacyjnym, no a przecież w taki sposób z nimi pracujemy na lekcjach w szkole. Dzisiaj właściwie w każdym salonie z płytami i filmami możemy znaleźć całą kolekcję klasyki polskiego kina i nie tylko polskiego kina. Szczególnie chciałbym Wam polecić sięganie po filmy dokumentalne, rzeczywiście znakomicie opracowane, gdzie samym filmom towarzyszą analizy filmoznawcze, które również mogą być bardzo pomocne w przygotowywaniu zajęć dla uczniów. Film stanowi źródło historyczne, znaczy no, niezależnie czy to jest film dokumentalny, czy to jest film fabularny, czy to jest animacja, czy to jest film eksperymentalny, każdy z nich stanowi źródło historyczne. Metody pracy z filmem są dokładnie takie same jak metody pracy na lekcjach, czyli możemy wykorzystywać do pracy z filmem wszystkie te metody i techniki, które znamy i które stosujemy, bo przecież możemy po obejrzeniu filmu zaproponować uczniom zrobienie mapy
mentalnej możemy po obejrzeniu filmu zaproponować wykonanie drzewka decyzyjnego. Więc tutaj te techniki są naprawdę różne, tylko nauczyciel powinien mieć świadomość tego, w jakim celu ten film wykorzystuje i do czego on ma służyć podczas lekcji. Bardzo zachęcam nauczycieli do tego, żeby wykorzystywać również fragmenty filmów. Czasami pokazanie 5-minutowego fragmentu, który potem wykorzystujemy w toku lekcji, ma wielką wartość.